99 dokładnie dni rządów Donalda Tuska za nami i obietnice wyborcze, które z nich będą zrealizowane, które są już przedmiotem obrad Sejmu. Co z kluczową dla przedsiębiorców obietnicą dobrowolnego ZUS-u? Czy zostanie wprowadzona w pełni, czy tylko na jeden miesiąc, jak już widzimy w projekcie? Co w Koalicji Obywatelskiej i czy Koalicja Obywatelska w tym kształcie się utrzyma? W związku także z realizacją właśnie obietnic wyborczych. Dzisiaj sprawdza. Większość ze 100 konkretów jest w jakiejś fazie realizacji. Obietnica numer jeden z kampanii wyborczej dla przedsiębiorców to dobrowolny ZUS. Nie będzie zrealizowana. Od niechcenia rządzący rzucili na stół jednomiesięczne wakacje od składki ZUS-owskiej dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą. Nie takie były deklaracje wyborcze. Taki miesiąc tam jakichś wakacji niczego nie rozwiązuje. Jest to dość kosztowne dla budżetu i to jest takie łatanie dziur. Kiedy kampania wyborcza dobiega końca i zaczynają się rządy, politycy o obietnicach zapominają, a od obietnic koalicjantów odcinają się kompletnie. Dajemy gwarancję dobrowolnego ZUS-u, pomocy dla mikrofirm stawiamy na przedsiębiorców. Nikt nigdy formalnie w trzeciej drodze, zawierając koalicję, nie obiecywał nikomu dobrowolnego całkowicie ZUS-u. Dlatego, że to nie jest dobry pomysł. Tymczasem poparcie dla rządzącej partii maleje, a premier wyborców obwinia za brak realizacji swoich postulatów. Jeśli z czegoś chciałbym się wytłumaczyć, to z tego, że nie udało się przekonać wystarczająco dużej ilości wyborców 15 października, tak żeby dostać wszystkie instrumenty do ręki. 100 kłamstw, bo tak trzeba nazwać ten spis zadań, które miały być wykonane w ciągu 100 dni, a które wykonane nie zostały. Nie ma kwoty wolnej od podatku, niższej składki zdrowotnej i dobrowolnego ZUS-u. Problem jest systemowy do rozwiązania. Polega on na zbytnich obciążeniach przedsiębiorców. Tu mówimy tutaj szczególnie o tej grupie mikro i małych. To są kwestie i wysokości ZUS-u, i wysokości płacy minimalnej, i wysokości tak zwanej składki zdrowotnej, którą wprowadził Polski Ład. I to są najpoważniejsze problemy, które należałoby rozwiązać systemowo. Kiedy w koalicji zgody nie ma, realizacji obietnic domaga się teraz Prawo i Sprawiedliwość. Pierwsza sprawa to jest kwota wolna od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych. Druga sprawa to jest dobrowolny ZUS, nie jakieś wakacje. Kolejna sprawa to jest zryczałtowana składka zdrowotna. Kolejna sprawa to jest kasowy VAT. Składamy projekt, aby przywrócić poprzedni sposób naliczania składki zdrowotnej. Wracamy do ryczałtowej składki zdrowotnej. Rozwiązanie leży w zgodzie na wspólną realizację najważniejszych dla polskiego interesu postulatów. Czy do tego, kiedy w koalicji trzeszczy, potrzeba nowego rządu? Atrakcyjniejsza niż dalsze trwanie w tej obecnej koalicji rządowej. Jeżeli te dwa warunki zostaną spełnione, to myślę, że ta koalicja się rozleci, bo potencjał do tego ma duży. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika.